Zełenski zaatakował nas na forum ONZ. Some our friends in Europe play out solidarity in political theater. Poszło oczywiście o zboże z Ukrainy. Oczywiście, że najłatwiej jest sprzedać zboże w Polsce, bo to jest najbliższy rynek i najłatwiej i pewnie najtaniej, bo nie trzeba daleko transportować. Na co mocno zareagowali polskojęzyczni politycy. Ale czy możemy mieć pewność, że tak zwane trujące zboże techniczne znowu nie trafi do naszych domów? Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy się znajdujecie na kanale Na Krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Moi drodzy, dziś poruszymy kilka naprawdę mocnych tematów, które są tak porażające, że każdy z osobna w normalnych warunkach urósłby do miana superafery. Jednak wszystkie razem powodują... No właśnie, co powodują? To jest dobre pytanie dla was. Był raport NIK w sprawie pandemii, była wrzawa... Już ucichło, bo wyszła afera wizowa. Błaszczak ujawnił dokumenty obronne Rzeczypospolitej. Plan użycia sił zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha. Mamy ciągnącą się już od miesięcy aferę zbożową, gdzie Morawiecki nagle walczy o polskich rolników. Bronimy interesu polskiego rolnika. Chronimy polską wieś. A jeszcze na początku wojny na Ukrainie sam apelował do Unii, by zdjąć cło z towarów ukraińskich, a Ukrainę jak najszybciej przyjąć w szeregi Unii Europejskiej. I co, nagle mu się odwidziało? Czy może przerósł go ogrom ukraińskich towarów? Jako premier kraju ma przecież do dyspozycji sztab specjalistów w dziedzinie handlu, w dziedzinie stosunków międzynarodowych, a także specjalistów z naprawdę wielu innych dziedzin. Przynajmniej powinien ich mieć. Więc jakim cudem mogli nie przewidzieć, że do tego kryzysu zbożowego w ogóle dojdzie? No chyba, że to było celowe działanie, żeby teraz, akurat przed wyborami, pokazać nam, jak walczą o polskich rolników. No dobra, ale jeszcze zanim przejdziemy do konkretów, muszę się was o coś zapytać. Od około tygodnia zacząłem mieć mały problem w internecie. Nie wiem, może po prostu to ja ostatnio za dużo nagrywam o Ukrainie. Ale zaczęły mi wyskakiwać na różnych portalach ukraińskie reklamy. Ale nie, że same ukraińskie, tylko mieszane. Większość oczywiście polskich, ale część z nich ukraińskich. A jakby tego było mało, to na Google'ach pojawiła się taka opcja, że po kliknięciu zmienia się wam język na ukraiński. A jak już w to klikniecie i zmieni wam się język na ukraiński, to nie ma możliwości powrotu do języka polskiego. Oczywiście w analogiczny sposób. Więc żeby wrócić do polskiego języka, trzeba wejść w ustawienia konta Gogi i tam ponownie zatwierdzić język polski. I jeszcze jakby tego było mało, to w stopce na dole pod stroną przysiągłbym, że jeszcze niedawno był napis Polska. No teraz jest, jak widzicie, Ukraina. Dlatego się tak zastanawiam, czy ja jeszcze jestem w Polsce, czy już na Ukrainie. Bo w końcu Duda kiedyś zapowiadał zniesienie granic. A dzieje się tak i na komputerach, i na telefonach. Więc pytanie, czy wy też tak macie? Czy tylko mnie poddają przymusowej ukrainizacji? Nasz interes, interes polskiego rolnika, polskiej wsi, interes Polaków musi być najważniejszy, jest dla nas zawsze najważniejszy. I tak będzie, drodzy Państwo, niezależnie od tego, co kto będzie na świecie opowiadał. Niedawno byliśmy świadkami mocnego przemówienia prezydenta Ukrainy na forum ONZ, który stwierdził, że między innymi Polska, chroniąc się przed zalewem rynku przed ukraińską żywnością, działa na korzyść Moskwy. Te słowa wywołały niesamowite oburzenie. Odniósł się do nich m.in. Mateusz Morawiecki. Przypomnę prezydentowi Zełenskiemu, że kilkadziesiąt godzin po ataku Rosji na Ukrainę pojechałem do Berlina i tam powiedziałem rządowi i społeczeństwu niemieckiemu, że 5000 hełmów to musi być jakiś żart. I tak właśnie było, robiliście wszystko co mogliście. Tylko problem w tym, że nie dla naszego państwa. Ponadto sami domagaliście się natychmiastowego przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej i zniesienia cła na towary z Ukrainy. A to powinno być raczej zadanie Zełenskiego i ukraińskiego rządu. Ale skoro my jesteśmy tak zwanymi sługami narodu ukraińskiego, to chyba nie ma co się dziwić. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb. Takie słowa odbieramy podwójnie niesprawiedliwie i zdecydowanie je odrzucamy. Dlatego nasz minister spraw zagranicznych wezwał na dywanik ambasadora Ukrainy, aby wytłumaczyć mu, że Polska będzie zawsze bronić swoich interesów, jeśli chodzi o rolnictwo. No i faktycznie ambasador Ukrainy został wezwany na dywanik do MSZ. Tylko że tak naprawdę nic z tego nie wyniknęło, bo niby co miałoby z tego wyniknąć? Dostał wykład, dlaczego Polska jest dobra i że życzymy
sobie, żeby tak właśnie nas traktowali? Żadnej groźby przerwania łańcucha dostaw, zapomówienia nas o współpracę z Rosją. To nic nie zmieni. Ale dobrze, że Morawiecki się w końcu obudził i walczy o polskie rolnictwo. Tylko czy możemy jeszcze panu premierowi wierzyć? Skoro jeszcze niedawno w rocznicę rzezi wołyńskiej też mówił, że nie spocznie, dopóki wszystkie szczątki nie zostaną odnalezione i godnie pochowane. No i faktycznie nie spoczął, bo jeszcze niczego nie zaczął. Ale to tylko słowa człowieka, który jak to polityk, jeśli nie skłamie, to prawdy nie powie. Chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Przesyłamy słowa przestrogi w kierunku Kijowa, żeby nie grał w takie nuty, które de facto podchwyciły od razu tutaj w Polsce tak zwane ruskie trole. Podchwycili wszyscy prowokatorzy, którzy cieszą się z tego, że ziarno niezgody zostało zasiane pomiędzy naszymi państwami. Premier wskazał też, że nie może być tak, że oligarchowie ukraińscy rządzą na rynku zbożowym w Polsce. Transport tak, eksport tak, rozchwianie i destabilizacja polskiego rynku? Nie. Oczywiście, jak ktoś już się negatywnie wypowie o stosunkach polsko-ukraińskich, to wiadomo, że jest po prostu ruską onucą. To przecież jest oczywiste. Nie można mieć własnego zdania. Ale do tej sytuacji doszło właśnie dlatego, że to nasz polskojęzyczny nierząd do niej sam doprowadził. Sami sprowadziliście na nas potop ukraiński, nad którym straciliście kontrolę. Zełenski tylko wykorzystał okazję, którą mu daliście. Premier pytany, czy Polska wciąż będzie wspierać Ukrainę militarnie, odpowiedział, że nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia, bo my sami się teraz zbroimy w najbardziej nowoczesną broń. I wcale mnie nie dziwi, że nie przekazujemy już naszego sprzętu Ukrainie, skoro i tak już większość mają. Problem polega na tym, że to nowoczesne uzbrojenie, na które czekamy, dotrze do nas dopiero za parę ładnych lat. Ale nie ma się czym przejmować, będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi, a w najgorszym wypadku obroni nas Ukraina. Chcemy nadal pomagać tyle, ile możemy, tyle, ile jesteśmy w stanie. Tak jak powiedziałem, stworzyliśmy korytarze transportowe, które cały czas działają. 260 tysięcy ton zboża to jest dwa razy tyle, ile było przewożone, tranzytowane przez Polskę wcześniej. Do wystąpienia Zełenskiego odniósł się także wiceprezydent Ukrainy Andrzej Duda, który zapewne w przeszłości musiał być ratownikiem na basenie. Bo jak widać, zna się na tej dziedzinie jak mało kto. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, czy każdy, kto kiedykolwiek uczył się o tym, co dzieje się w trakcie w tej sytuacji. Wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny, że może pociągnąć w głębiny. Trochę jest to taka sytuacja jak między Polską i Ukrainą. Ukraina jest pod napaścią rosyjską. Bez wątpienia w bardzo trudnej sytuacji. Chwyta się wszystkiego, czego się da. Czy można mieć o to do niej pretensje? Oczywiście, że można mieć pretensje. Czy trzeba działać tak, żeby się obronić przed uczynieniem szkody przez tonącego? Oczywiście, że musimy tak działać, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody. Bo jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy. Więc to my musimy pilnować naszych interesów i będziemy to robić skutecznie i zdecydowanie. I to jest bardzo mądra wypowiedź, panie prezydencie. Ale czy czasami oddawanie olbrzymiej ilości sprzętu wojskowego, jeszcze zanim otrzyma się nowy, jest w interesie ratującego czy tonącego? A socjal, o który tonący nie zabiegał, w czyim jest interesie? Ratujecie nas przed zatonięciem, ale rzuciliście się na ratunek tonącego, sami nie umiejąc pływać i w dodatku bez żadnych zabezpieczeń. Ja rozumiem, że są środowiska biznesowe, które mają swoje interesy na Ukrainie, które chciałyby sprzedać zboże jak najszybciej, przy jak najmniejszych kosztach. My musimy się przed tym bronić. To jest nasz oczywisty obowiązek. Tu jest takie zwarcie interesów. Jeśli Ukraina złoży skargę do Trybunału, będziemy wyjaśniali tę sytuację. Dobrze byłoby, żeby Ukraina pamiętała, że otrzymuje od nas pomoc i pamiętała o tym, że jesteśmy krajem tranzytowym tylko do Ukrainy. Jak widać, szybko się pan prezydent zorientował, że transport zboża z Ukrainy jest głównie w interesie ukraińskich oligarchów. Był czas, żeby prowadzić twardą politykę z Ukrainą, działając w naszym interesie. A teraz straszenie, że przez Polskę jedzie sprzęt do Ukrainy, wygląda jak typowa zagrywka przedwyborcza. Jest to zboże transportowane wagonami węglowymi, które nie ma żadnego przykrycia i działa to w ten sposób, że po prostu na powierzchni tworzy się
kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów takiego zgniłego kożucha. Jeszcze Zełenski nie zdążył się wyspać po powrocie z Ameryki, a już sprawa, można powiedzieć, się wyjaśniła. A polska twarda polityka się skończyła. Jak widać, skarga do WTO i wystąpienie Zełenskiego na forum ONZ zadziałało. Cytuję słowa ministra rolnictwa. Powiedziałem, że jesteśmy jak zwykle gotowi, by rozmawiać. Ale pewne rzeczy trzeba uporządkować. To znaczy, jeżeli chcemy rozmawiać, to oczywiście zarekomendowałem, by wycofali skargę z WTO. Zaznaczył Telus. Dodał, że strona polska jest gotowa, by zbudować mechanizmy na przyszłość. Chodzi o stworzenie korytarza solidarnościowego. To nasze rozwiązanie, które wprowadziliśmy, zadziałało pod tym względem, że zboże ukraińskie nie wjeżdżało do Polski, nie zakłócało naszego rynku, a jechało w tranzycie. Ale na pewno nie pozwolimy, by takie zboże trafiało na polski rynek i zakłócało polski rynek rolniczy. Czy to faktycznie dobre rozwiązanie, ukraińskie zboże nie trafi na polski rynek? Miejmy taką nadzieję, ponieważ zdaje się, że już zapomnieliśmy, jakie zboże do nas trafiało. Czyli zboże, które nie spełnia norm unijnych. Choć to nie oddaje tego, czym to zboże tak naprawdę jest. Warto przypomnieć, co mówi w tym temacie raport NIK. W 17 próbkach ukraińskiego zboża wykryto występowanie salmonelli, a w innych 17 pestycydów. W 11 próbkach było to GMO, a w 6 mikotoksyny. W innych próbkach znajdowały się metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, ołów i żelazo. Od stycznia do maja 2023 roku obecność szkodliwych czynników stwierdzono aż w 35% pobranych próbek z ukraińskiego zboża. Dokładnie zboże z takimi parametrami jeszcze nie tak dawno trafiało, o ile dalej nie trafia, do naszych domów w postaci chlebków i bułeczek. O czym było głośno, ale z jakiegoś powodu nikt już o tym nie mówi. To zboże może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, albo zwierząt, jeśli wykorzystywane będzie jako paszowe. Ten nikowski raport jest chyba odpowiednim argumentem, nie tylko do tego, żeby nie sprzedawać tego zboża na polskim rynku, ale również, żeby móc zaprzestać tranzytu. Bo w końcu do kogoś to trujące zboże trafi. I na pewno nie będą to kraje Europy. Dlaczego więc w sporze z Ukrainą nie wykorzystuje się tego argumentu? Że ich zboże, jeżeli chce przechodzić przez rynek europejski, musi spełniać europejskie warunki. To pytanie pozostawiam do waszej oceny. Adieu.